Wymuszał na młodszych kolegach pieniądze, papierosy oraz zmuszał do działań przestępczych. 16-latek z Rybnickich Niedobczyc od kilku tygodni był poszukiwany przez policjantów po tym, jak nie zgłosił się do ośrodka wychowawczego. Na swoim koncie ma 30 czynów karalnych. Czyżby nastolatkowi zamarzyła się kariera młodego gangstera? A w tym czasie, czyli od początku roku do właściwie tego momentu, wymuszał na młodszych chłopakach pieniądze, papierosy, również telefony komórkowe. Niejednokrotnie bił ich, czy groził pobiciem. Również zmuszał ich do tego, żeby oni chodzili do sklepów i kradli dla niego jakieś artykuły, ale bywało również tak, że posiadał środki odurzające, najczęściej była to marihuana. Częstował ich, a niejednokrotnie im sprzedawał, czyli brał za to pieniądze. W związku z tym 30 czynów karalnych, które popełnił. Bywało tak, że te czyny nie były popełniane tylko przez niego, ale również byli jego koledzy, którzy mu dzielnie, nazwijmy to, towarzyszyli i wymuszali od młodszych. Działał przez kilka miesięcy, ten proceder został zatrzymany. Mam nadzieję, że młody człowiek zostanie odizolowany.